Witaj w podcaście CWS Życie to Rozwój. Ja nazywam się Piotr Turek i poruszam z moimi gośćmi tematy związane ze sportem i rozwojem osobistym. Zapraszam do słuchania. Cześć, dzisiejszym moim gościem jest Maksym Riznyk, mistrz polski street workoutu oraz prekursor tej dyscypliny w Polsce. Witam cię serdecznie, Maksym. Witam serdecznie, witam również słuchaczy. Pierwsze moje pytanie będzie dotyczyć samej definicji street workoutu. Czym tak naprawdę jest ten street workout i czym on się różni od kalisteniki czy od gimnastyki? Wiesz co, dzięki za pytanie. Często jest w sumie zadawane, może ostatnie czasy mniej, ale przechodziliśmy przez taki okres ogólnie rozwoju tej dyscypliny w Polsce, gdzie no każdy w końcu się pyta, nie, a czym jest, ale o co tutaj chodzi. Otóż, jak wygląda sytuacja? Owszem, street workout jest to dyscyplina siłowa, stricte siłowo, siłowo-wytrzymałościowa. I z jednej strony, albo inaczej, owszem, w tym sporcie my wykonujemy ćwiczenia kalisteniczne jak najbardziej, ale jakby sama geneza, sama idea street workoutu, jak kiedy pojawiała się, no to właśnie niosła za sobą pewne wartości. Dlatego ja właśnie zawsze twierdzę, że street workout to jest jakby odrębna, nowo utworzona lub inaczej dyscyplina, która jest w trakcie tworzenia u nas w Polsce, ale też na całym świecie. Bo jest to sport, dyscyplina sportowa, która niesie ze sobą wartości prowadzenia zdrowego trybu życia, spędzania czasu wolnego, promocja aktywności wśród młodzieży. No i ktoś by mógł powiedzieć, no dobra, przecież inne sporty robią to samo, z tym, że tutaj jest taka różnica, że ten sport można trenować absolutnie za darmo, tak? Czyli tutaj właśnie pokazujemy na przykładach, jak można wykorzystać właśnie tą przestrzeń, ten czas wolny, kiedy na przykład idziemy na spacer z dzieckiem i teraz pewnie, Piotrek, na pewno wiesz, że zgłaszamy się przecież do budżetu obywatelskich i na przykład w Krakowie powstaje coraz więcej placów. I na przykład idąc z dzieckiem, tam mniejszym czy starszym, idąc na taki spacer, już możesz gdzieś tam od tych podstaw, od fundamentów zaszczepić u niego taką chęć do sportu ogólnie, do zdrowia, ponieważ schodzisz sobie na taki plac i podciągasz się. Więc dla mnie różnica jest taka, że street workout to jest, tak jak mówię, jako taka społeczność. Jakby. Taka jednostka, tak, taka jednostka, która się wyodrębniła, tak na przykład piłka, to tak masz teraz street workout. No i tutaj właściwie jak dla mnie, może nie tyle co to jest problem, co po prostu obserwuję taką tendencję, że młodzież aktualnie troszkę zapomina o tym właśnie, że trenują ten street workout i że ten street workout to oprócz tego, że dobre umiejętności, umiejętność posługiwania się swoim ciałem, swoimi mięśniami, to też idea życia, idea sport z ideą. Może w ten sposób powiem. Niestety, mogę śmiało powiedzieć, że teraz, kiedy już ta dyscyplina jest na dosyć wysokim poziomie, tak oczywiście to mówię, Piotrek, z własnej obserwacji, nie? Młodzież, ona troszkę nie podchodzi do tego sportu, jak to się mówi, sport z klimatem. Na przykład my kiedyś, jak jeszcze nie mieliśmy takich umiejętności, nieważne, czy to było Trójmiasto, czy gdzieś tutaj bliżej do południa, do nas, do Krakowa, nieważne gdzie, wiedzieliśmy, że jest taki pierwszy zlot, pierwsze spotkanie, no to nieważne co, jedziemy tam, spotykamy się, trenujemy. Owszem, jest młodzież teraz, która jeździ dla fanu, spotyka się na wspólne treningi, ale jednak większość tych takich zlotów, spotkań ma podłoże. Więc gdybyśmy chcieli podsumować jakby te dwa pojęcia, no to myślę, że tak. Pierwsze, na co warto zwrócić uwagę, to że w takiej typowej kalistenice ćwiczenia wykonujemy stricte z ciężarem własnego ciała. I owszem, w street workoutcie
też wykonujemy ćwiczenia z ciężarem własnego ciała, jeżeli mówimy o takiej bazowej formie, ale tutaj już wchodzą w rolę też sprzęty w postaci właśnie dronów stacjonarnych, drążków, które się charakteryzują tym, że rurka jest twarda i powiedzmy tak sztywna. Tak samo jak poręcze również są u nas twarde, wykonane z rur metalowych. W kalistenice też możemy spotkać dużo takich ćwiczeń typu właśnie jakieś fikołki, gwiazdy, pajacyki, gdzie kategoria, gdzie sport street workout, to już jest siłowa dyscyplina stricte siłowo-wytrzymałościowa. Ile, Maksym, według Ciebie osoba początkująca w tematyce street workoutu powinna wykonywać jednostek treningowych w perspektywie tygodnia? Jeżeli mówimy o takiej typowej osobie, która wcześniej nie miała do czynienia ze sportem, w sensie sportem siłowym, siłowo-wytrzymałościowym, jakimkolwiek, ja zawsze mówię, że sporty typu właśnie jakieś bieganie czy rowerek w tym przypadku nie wchodzą w grę, bo tutaj zupełnie inaczej nam ciało nasze pracuje, to nawet patrząc i analizując naszych tutaj klubowiczów, to 2 razy w tygodniu taki trening przez co najmniej pierwszy miesiąc jest w zupełności wystarczająco. Jeżeli zadbamy o odpowiednią objętość treningową, no to osoba taka nowa w tym sporcie jeszcze na drugi trening, załóżmy, że na przykład pierwszy trening ma we wtorek, drugi ma w piątek, to jeszcze może odczuwać gdzieś tam podczas rozgrzewki na drugim treningu, jak to się powszechnie mówi, zakwasy, tak? Czyli mięsień jeszcze będzie lekko obolały. I już później, na przykład po pierwszym miesiącu, oczywiście przy systematyczności, przy systematycznych treningach, wytrzymałość nam będzie wzrastała, siła nam będzie wzrastała i możemy już gdzieś tam pomyśleć o dołożeniu kolejnej jednostki treningowej, trzeciej. Ogólnie teraz już wiedza na temat treningów, ogólnie programowania treningów, oczywiście, że się powiększa. Mało kto już trenuje, tak jak wcześniej trenowaliśmy, po 7 razy w tygodniu. Zazwyczaj mają od 4 do 5 jednostek treningowych. Osoby już takie średnio zaawansowane. A obecnie ty jako osoba zaawansowana, ile masz jednostek w tygodniu? Aktualnie nie wiem, czy akurat mój przykład będzie do końca dobrym, bo ja właściwie jestem cały czas aktywny, bo prowadzimy tutaj zajęcia grupowe i ogólnie swoich takich treningów z moją objętością treningową staram się w tygodniu wykonać od 3, maksymalnie 5. To już muszę naprawdę dosyć mocno analizować jakby swój stan, swoje samopoczucie i poziom wypoczęcia. Czasami zdarzy mi się zrobić na przykład 5 jednostek treningowych, ale poszczególna będzie miała mniejszą objętość treningową, ale to się rzadko zdarza. No i tak jak mówię, cały czas jakby dochodzi taka kwestia, że w trakcie zajęć coś pokazuje, kogoś asekuruje i wydaje się to banałem, ale jednak po tych 3 grupach ciągłej właśnie takiej aktywności podnoszenia, to też jednak na koniec dnia już człowiek trochę to czuje. Takie, no jasne, jest to nie turbo zmęczenie, ale czułeś, że było aktywnie. Tak, jest to na pewno dodatkowy wysiłek. A powiedz mi, czy elementy takie typowo z treningu siłowego powinny być również wplatane do takiej jednostki treningowej poświęconej street workoutowi? Powiedzmy sobie takie ćwiczenia główne jak martwy ciąg, przysiad, wyciskanie leżąc. Czy może nam się to w jakiś sposób przełożyć na tą dyscyplinę? Czy tak, jeżeli, no wiadomo, wszystko zależy od naszych ambicji Oczywiście, jeżeli chcemy rozwijać się jak najbardziej zdrowo i jak najbardziej wszechstronnie, to osobiście z mojej perspektywy nie ma absolutnie żadnych zastrzeżeń lub przeciwwskazań, aby dodać takie właśnie ćwiczenia wielostawowe, ogólnorozwojowe, tak samo do treningu street workout, czyli jakby uzupełnić taki trening, absolutnie. Nawet powiem więcej, bardzo dużo
szczytowych i takich dobrych zawodników uzupełniają sobie swoje treningi o treningi stricte siłowe. Otóż właśnie w tym skaucie, tak jak wspomniałem na początku, my tutaj promujemy aktywność. Na przykład na Ukrainie jest taka fajna tendencja, że pomimo tego, że to są ćwiczenia z ciężarem własnego ciała na drążkach, na poręczach, to i tak bardzo mocno to społeczeństwo street workoutowe, że tak to określmy, łączy się w jakieś tam kooperacje, współpracę, w różne wspólne imprezy sportowe z innymi dziedzinami sportowymi. To jest właśnie zarąbiste. Tam to już w ogóle jakby promują taką aktywność, że street workout to jest każda twoja aktywność, którą możesz uprawiać na zewnątrz, nie? Więc jeszcze w takim kierunku zaczęli to rozwijać. A gdzie jednak to ukierunkowanie? Jak można rozbudować? Główne ukierunkowanie stawia się na właśnie na drążki i poręcze. Maksym, a powiedz mi, jeżeli chodzi o taki przykładowy trening, z ilu ćwiczeń on się składa, jak długo powinien trwać? Piotrek, jest to bardzo uzależnione od tego, na jakim etapie i poziomie zaawansowania jesteśmy. Ja w moim przypadku, ja się lubię rozwijać, tak mówię, wszechstronność i takie ogólno pojęte zdrowie, więc ja mam, na przykład mam znajomych z różnych dziedzin sportowych, my się wymieniamy zdaniami, mam też dużo znajomych fizjoterapeutów, ludzi tam od movementu, tak samo. Więc ja jako osoba, powiedzmy osoba, która też trenuje inne osoby, już jakby pod tym kątem odpowiadam na to pytanie, zawsze analizuję poszczególną osobę. Czyli najpierw patrzę, gdzie może być problem. Najczęściej są to problemy tak, spięta klatka piersiowa, słaby mięsień czworobocznej, no i tam już analizujemy, czy tam z miednicą jest wszystko ok. I mówię po prostu wprost do osoby, że słuchaj, na nasze treningi siłowe jest jeszcze zwyczajnie troszkę za wcześnie i najpierw musisz tutaj udać się do fizjoterapeuty, aby się tutaj zrehabilitować, porozluźniać niektóre kwestie i później do nas wrócić. Bo ja zwyczajnie też czasowo na zajęciach my nie mamy tyle czasu, żeby to wprowadzać. A po drugie, widzę przypadki, gdzie jest potrzebna wiedza taka, wiesz, wykwalifikowana po studiach. Więc jeżeli mówimy o takich przypadkach klasycznych, w sensie takich normalnych, gdzie nie ma jakichś tam zaostrzeń zdrowotnych, to zazwyczaj takie osoby u mnie zaczynają od naprawdę podstawowych ruchów, typu jakieś ściąganie kijków za plecy, ściąganie gum, praca z gumami. Ale kiedyś były bardzo popularne takie właśnie ekspandery do ćwiczeń. Więc załóżmy, że na wstępie takich ćwiczeń osoba u mnie ma od 3 do 4. Są to tak zwane perełki, które ja tam wybieram spośród wielu ćwiczeń. Do tego, żeby ogólnie te plecki nam troszkę pobudzić. I do tego dochodzą jakieś tam podstawowe wersje podciągań. Czy australijskie. Znowuż, wszystko zależy od tego, na jakim poziomie zaawansowania osoba jest. I dalej już po takich 5 ćwiczeniach, gdzie tak naprawdę 3-4 to są akcesoria, a jedno jest docelowe, ja jako osoba prowadząca zajęcia muszę zobaczyć, czy ta osoba już ma dość, czy jest na tyle wytrenowana, że jeszcze będzie w stanie zrobić parę ćwiczeń. Ogólnie na wstępie, kiedy jeszcze nie mamy takiego wytrenowania, ja uważam, że powinniśmy robić, powiedzmy, taki full body workout, niekoniecznie z nogami. Osobiście nogi zostawiamy na inny dzień, ale taki full body workout, gdzie po pierwsze powinniśmy się na wstępie skupić głównie na tych plecach właśnie, bo tutaj, tak jak mówię, większość przypadków to jest właśnie klasyczny styl. Przód spięty, ale tym się zajmiemy rozciąganiem na koniec, a tył jest słaby, więc naszym zadaniem jest jak najwcześniej uruchomić, ustabilizować tą łopatkę, wzmocnić mięsień czworoboczny, żeby po prostu zagwarantować sobie poprawność przy wykonywaniu innych ćwiczeń, bo głównie o tą łopatkę się będzie rozchodziło u nas, to mięsień czworoboczny. No i jeżeli jeszcze osoba, no i właśnie, no i tak również polecam osobom, które trenują tam gdzieś we własnym zakresie, żeby sobie rzucić na początek te 3-4 ćwiczenia akcesoryjnych,
później przejść sobie do podciągnięć, zrobić tam od 3 do 5 serii i tam już mamy różne metody. Czy albo ujemna piramidka, albo dodatnia piramidka, albo stała liczba serii z stałą liczbą powtórzeń, które będą obligatoryjne. Jeżeli nasz poziom wytrenowania jest na tyle jeszcze wystarczający, to możemy spróbować tak samo zrobić od 3 do 5 serii pompek klasycznych lub pompek o troszkę szerszym rozstawie dłoni i tutaj głównie polecam to drugie bardziej, bo jest tam łatwiej, osobie początkującej jest łatwiej trzymać odpowiednie dźwignie, robić wystarczająco dużo przestrzeni między łokciem a najszerszym grzbietu w trakcie pompki, jest łatwiej trzymać łopatki, barki nam nie uciekają, nie podwijają się do przodu. Pompki na poręczach to już jest troszkę taka kwestia, jest skomplikowana, jest to dosyć ciężki ruch dla osoby początkującej, więc na początku można byłoby sobie robić na niewysokich poręczach, inaczej, dwie podstawki, dwa podpory, na których kiedy będziemy w pozycji podporze na tych przyrządach, to tak, aby nasze pięty leżały sobie na ziemi, na podłodze. No tak jak mówię, bo pompka docelowa, pompka na poręczach tak zwanej dip, no będzie zbyt ciężka, a taką progresją zapewnimy sobie bezpieczne wzmocnienie i bezpieczną progresję. No i znowuż Piotrek, to wszystko zależy od tego, jakie problemy mamy, bo owszem, jeżeli widzimy, że gdzieś tam jest problem na przykład z zębatym, no to dojdzie jeszcze jakieś ćwiczenie zębatego na zębatę, ale głównie mamy 3-4 ćwiczenia bazowe, no i bądź znowuż, jak na przykład masz kolejną sesję treningową, no to jeżeli na pierwszym treningu robiłeś nachwyt, to na drugim treningu możesz zrobić podchwyt, nie? Tak samo australijskie. Tutaj już jakby fajnie byłoby, żeby każda osoba zapoznała się z progresją poszczególnych ćwiczeń, żeby po prostu orientować się też w nazywnictwie, nie? Które używam. Jakie ćwiczenia warto uwzględnić pod względem treningu nóg? Czy w ogóle zwracacie na taki trening uwagę? Czy tylko i wyłącznie górna część ciała jest progresowana, natomiast na dolnej gdzieś raczej większość zawodników, czy też osoby rekreacyjnie ćwiczące nie skupiają swojej wagi? Wiesz co, ja wiadomo, kiedyś też zaczynałem i jaka różnica była między aktualnie młodzieżą a nami? My nie mieliśmy takiej wiedzy treningowej, nie mieliśmy nawet skąd czerpać tą wiedzę. Wiesz, o co chodzi? Tak. Ja zaczynałem treningi, gdzie miałem dostęp do internetu jedynie w szkole u naszego informatyka, który akurat się złożyło tak, że z nami na drążkach trenował, więc wiedział, że byliśmy zapaleńcami tego sportu i pozwalał nam tam raz na dwa tygodnie odpalić YouTube'a, wpisać tam, wklepać street workout i tam jakieś zagraniczne filmiki nam wyskakiwały, ale znowuż to nie były poradniki, to już były filmiki, gdzie goście wyglądali konkretnie i robili na te czasy konkretne rzeczy. Więc gdzieś tam moja wiedza odnośnie dolnych partii nie była, na początkach nie była tak, że tak powiem, rozwinięta, ale czasy się zmieniały, ja dorastałem, zdobywałem wiedzę, no i już od naprawdę bardzo dużo, sporego czasu, bardzo sporego, i myślę, że każdy, kto śledzi strony społecznościowe, wie, że ja jestem może nie fanatykiem, ale mocno propaguję i rozpowszechniam w street workoucie trening dolnych partii. I tutaj, no słuchaj, no gdybym zaczął wymieniać korzyści, okay, że to są duże grupy mięśniowe i że poziom testosteronu nam się wydziela, no to po prostu zacząłbym, wiesz, po prostu mówić to, co już jest wiadome od lat, i również trenując nogi też będziemy mieli progres w górnych partiach. To już wszystko jest wiadome od lat. I więc odpowiadając na pytanie, tak robimy nogi, czy te nogi są spore jak w przypadku treningu siłowego?
No niekoniecznie, ale ja również uważam, że nam niekoniecznie powinno zależeć na tych dużych dolnych partiach mięśniowych, dolnych kończynach. Bardziej bym tutaj stawiał na to, żeby być zdrowym i mieć funkcjonalne nogi. Zobacz, ja moje nogi nie są jakoś gabarytowo duże. Dużych ciężarów nie podnoszę, właściwie trenuję z ciężarem własnego ciała, nogi. I gdzieś tam dokładam też ciężar na sztandze, tak jak mówiłem, żeby jednak urozmaicać treningi. Ale na przykład jak przyszło nam kiedyś na zawodach zrobić przysiad z, tam bodajże ze stówką, no to zrobiłem 37 bodajże przysiadów. Więc wiesz, wydaje mi się, że na, jak to się mówi, na kalistenicznego gościa, który na co dzień nie dźwiga ciężaru na sztandze, to jest bardzo dobry wynik. Jasne. Ale stawiam, znowuż, stawiam na tą funkcjonalność. Co ja mam na myśli funkcjonalność, jeżeli chodzi o dolne partie mięśniowe? Umiejętność używania i korzystania z pośladka. Niestety, poprzez siedzący tryb życia, cały czas auta, wszędzie te korporacje, mamy tak, że te dolne partie nam funkcjonują trochę inaczej niż powinny. Osobiście uważam, że aby nam pobudzić pośladek, wzmocnić go i zrobić tak zwany zdrowy pośladek, niekoniecznie jest robienie przysiadów. Nawet bym powiedział, to w ogóle bym przysiad nie postawił na pierwszym miejscu. I znowuż, tutaj warto, co ja mam na myśli, bo to jest, to są, wiesz, takie moje przemyślenia i mój taki styl treningowy. Nie mam na myśli zdrowy pośladek versus duży pośladek. To są dwie różne jakby kwestie dla mnie i niejednokrotnie to już było jakby na treningach udowodnionych, gdzie ktoś przychodził, no nie będę ukrywał, przychodził w siłowni i miał te nogi rozbudowane, ale dawałem jedno ćwiczenie, gdzie trzeba było utrzymać izometrię na jednej nodze, utrzymując, wiesz, kolca biodrowe w jednej pozycji, to nagle chłopak się pocił cały, było mu ciężko, opadały mu nogi, wiesz, o co chodzi. Więc to jest naprawdę niesamowita sprawa. I tak jak mówię, owszem, jak najbardziej trening dolnych kończyn powinien być. Raz, że będzie nam się tak samo góra rozwijała, rosła nam tak samo siła, ale też pod kątem prozdrowotnym. Pośladek to jest nasz taki centrum dowodzenia, ogólnie miednica. To jest nasz centrum dowodzenia, o którym naprawdę powinniśmy bardzo mocno dbać. Też zawsze mówię, mamy trzy ogniwa kluczowe, które generują nam największą moc. Chwyt, korpus i pośladek. No na przykład front lever. No jak nie, za przeproszeniem, nie zepniesz tyłka, no to fronta nie utrzymasz. Możesz na lędźwiach utrzymać, ale to nie będzie zbyt zdrowotne. Nie? Jaka jest twoim zdaniem, Maksym, najtrudniejsza figura bądź też ćwiczenie występujące w street workoucie? Wiesz co? Poprawne podciągnięcie. Jest. Słuchaj, Piotrek, to jest właśnie niesamowite, kiedy przyjeżdża do ciebie zawodnik na przykład, nie? Robicie wspólny trening i ty wprowadzasz drobne szczegóły zmiany i nagle okazuje się, że kurczę, no ktoś trzaska planszaki, a nagle jedno podciągnięcie w prawidłowych płaszczyznach to już jest ogromne wyzwanie. Tutaj też no, warto pamiętać o tych jednak predyspozycjach. Ktoś będzie mocniejszy w ruchach wypychających, ktoś będzie mocniejszy w przyciąganiach. Tak we własnym, no nie, to znowu będę kierował bardziej, wiesz co, będę bardziej się kierował raczej własnymi upodobaniami, nie? Czyli na przykład Angel, to się nazywało Angel de Entrada, czyli jakby wejście anielskie, dla mnie, na mnie robiło zawsze ogromne wrażenie i to jest bardzo ciężki ruch, który robimy z pozycji wykręconych stawów w barkach. Myślę, że ten element byłby bardzo mocny. Pewnie elementy związane z kółkami gimnastycznymi, no ale to znowuż jakby już elementy gimnastyczne, gdzie raczej no gimnastyka do street workoutowca, nie lubię tego określenia strasznie, ale go użyję, street workoutowca, albo inaczej, osoby, która uprawia street workout, trenuje street workout, to raczej no nie ma co porównywać, wiadomo, zupełnie inne podłoże i fundamenty treningowe inne. Z takich, powiedzmy, naszych ulicznych
elementu myślę, że front lever na jednej ręce, czyli no wiadomo, waga przodem, nie? Na jednej ręce to też by było dosyć mocne. Z elementów dynamicznych, tak zwanych dynamika, no specem nie jestem, więc ciężko mi jest stwierdzić, ale myślę, że jakaś 720 byłaby dosyć niezła. Ale myślę, że osoba, która jest aktualnym zawodnikiem w kategorii freestyle odnośnie tych figur dynamicznych, która figura dynamiczna byłaby, może być najtrudniejsza, no to by się lepiej wypowiedziała. Powiedz mi, Maksym, ile wyniesie okres treningowy osoby początkującej, która chciałaby dążyć od zera do zbudowania pozycji flagi? Ale jest osobą taką początkującą, tak? Tak. Myślę, że około roku. Myślę, że około roku. Biorąc pod uwagę właśnie, wiesz, stałą agresję, myślę, że około roku. Oczywiście mówię Piotrek, o takiej fladze zdrowej, nie robioną, jak się mówi, na pałę, tylko z progresją, która zapewni nam też bezpieczną progresję, o, w ten sposób. Myślę, że około roku. Powiedz mi, Maksym, od kiedy street workout stał się popularny w Polsce? No słuchaj, street workout mamy tutaj z takich prekursorów typu właśnie Mariusz Drochliński, na YouTubie go można znaleźć jako Konik, Piotr Bodzioch, czyli Bundek, to jest Wieliczki, z którym też nagrywaliśmy pierwsze filmiki. Z tym, że ja z nimi jak gadałem, to oni mówią, że kurde, Max, my to nawet nie wiedzieliśmy, jak to się nazywa. Piotrek na przykład, Bundek, on w ogóle używał określenia bartendaz training, nie? Gdzie bartendaz na przykład, ja mu uświadomiłem, mówię Piotrek, ale bartendaz to jest community ze Stanów Zjednoczonych i oni tam też mają taką swoją, to oni mają takie hasło: zdrowie to bogactwo, ruch to lekarstwo, czyli health is wealth, move is medicine. Oni na to nawet chyba na koszulkach mieli zrobione takie hasła, no powiedzmy hasła motywacyjne. Więc owszem, mamy tutaj takich lokalnych gości, którzy już tam wcześniej, przed 2010 rokiem trenowali na drążkach, ale jeżeli mówimy, Piotrek, o takim zjawisku, czyli tworzenia community w Polsce, to ja myślę, że to można śmiało nazwać rok 2010, kiedy z Piotrkiem, właśnie z Bundkiem, postanowiliśmy założyć pierwszą grupę Street Workout Poland. I myślę, że od 2010 możemy uważać, że ten sport zaczął ruszyć się, bo wtedy zaczęliśmy nagrywać pierwsze materiały, wołać tutaj ludzi w Krakowie na pierwsze treningi, też jako Street Workout Kraków. Także no myślę, że ten 2010, kiedy została grupa utworzona. I jakie metody według Ciebie najlepiej sprawdzają się w przypadku, kiedy osoba chciałaby podnieść maksymalną liczbę powtórzeń w podciąganiu? Z mojej perspektywy, no to tak, pierwsza rzecz, musimy przeanalizować nasz ruch podstawowy, czyli tak, czy pracujemy faktycznie tymi plecami, czy pracujemy jednak tą przednią taśmą, tam przednią dźwignią, nazwijmy to, czyli przykurczona klata, ciągnięcie z bicepsu mocniej i na przykład w górnej fazie mamy wyokrąglone plecy. Jeżeli plecy są wyokrąglone w górnej fazie, to znaczy, że ten mięsień czworoboczny u nas jest martwy. Więc od czego bym zaczął? No to właśnie tak, przeanalizowanie ruchu podstawowego, sprawdzenie tam techniki i następnie, jeżeli mówimy o metodach treningowych, no to tak, na koniec treningu warto sobie dodawać podciągania australijskie i znowuż z dopięciem tego mięśnia czworobocznego, ponieważ podciągania australijskie pomogą nam poprawić się, skupić się na tej technice, na dopięciu partii. Oczywiście wstawki izometryczne, czyli robienie izometrii, robienia negatywów, izometria z ciężarem i być może gdzieś tam nawet dołożenie ciężaru na pas do treningu siłowego, czyli albo 3-2-1, albo 5x5 i to są takie rzeczy, które najczęściej się sprawdzają. A powiedz mi, wtedy staramy się to podciąganie ćwiczyć codziennie, czy tylko i wyłącznie na naszych takich jednostkach treningowych, powiedzmy 3 razy w tygodniu?
W sensie pytasz się, czy jakby zalecam to smarowanie gwintów, tak? Tak, czy ta metodyka się sprawdza? Jeżeli chodzi o smarowanie gwintów, to powiem tak. Planszaka, tego pierwszego planszaka, bo teraz znowu wracam do tego elementu, poprawiam sylwetkę w tym, to nauczyłem się planszaka w stradlu tak zwanym, czyli w rozkroku z nogami szeroko, metodą właśnie smarowania gwintów. Czy teraz bym komuś to polecił? Raczej nie. Musimy jednak pamiętać, że każdy taki ruch to jest wyzwanie dla naszego ciała, jest to przeciążenie i ja teraz prawdopodobnie osoby młode, które będą tego słuchać, to powiedzą, a co on głupoty odpowiada, przecież ja tak robię. No tak, możecie tak powiedzieć, pomyśleć, tylko że no wy jesteście młodzi, macie tam po 17 lat, 2 godziny śpicie i jesteście zregenerowani po, nie wiem, 5-godzinnym treningu, nie? Też taki kiedyś byłem. Ale ja tutaj też już patrzę z perspektywy i osób tam, które mają dzieci, osób starszych, które też właśnie siedzą sobie w pracy dużo. Wiesz, o co chodzi, czyli tak bardziej na szerszą perspektywę patrzę. No to ja bym takiego treningu nie polecił, nie zalecił, bo no, zwyczajnie to może spowodować kontuzję u nas. Jeżeli chodzi o ogólne podciągania, to ja osobiście podciągania robię na każdym treningu. Osoby początkujące u nas również robią ćwiczenia podciągania na każdym treningu, z tym, że zmieniamy sobie. Jeden trening to jest nachwyt i tutaj mocno właśnie uderzamy w technikę, w siłę. Kolejna sesja treningowa, niekoniecznie następna, może być to jako trzecia, to jest podchwyt, czyli tutaj również dbamy o no, żeby jednak pracować nad głową krótką i długą. I na przykład trzecia sesja treningowa, to już może być u nas trening, korzystamy, gdzie zrobimy sobie chwyty mieszane, czyli zrobimy i nachwyt, i podchwyt. I znowuż, tak jak mówię, to mogą być, jeżeli jesteś wystarczająco silny, to robisz na drążku. Jeżeli jesteś słabszy, no to robisz australijskie, ale znowuż wykonując te mieszane chwyty. Z tym, że tutaj uwaga, w poszczególnym chwycie, w poszczególnych seriach warto jednak ilość powtórzeń troszkę zmniejszyć i na przykład zrobić to w obwodach, gdzie też dodać tam jakieś 1-2 ćwiczenia na dług tlenowy, czyli popracować bardziej nad wytrzymałością, ale z mniejszą ilością powtórzeń i już wytłumaczę dlaczego, bo człowiek zawsze na treningu chce zrobić za wszelką cenę te powtórzenia, co nieraz może przekładać się, przełożyć się na pogorszenie jakości tych powtórzeń. Więc warto sobie powtórzenia zmniejszyć, popracować mocniej nad techniką i popracować właśnie bardziej w kierunku wytrzymałości. A na tych sesjach treningowych bardziej w kierunku budowania siły i skupianie się na takich problematycznych aspektach, nie? Maksym, jeszcze takie jedno pytanie na sam koniec. Powiedz mi, od czego warto jest zacząć przygodę ze street workoutem? Myślę, że przede wszystkim to po co ja to robię. Tak jak mówię, bo no niestety jest taka teraz tendencja, że młodzież zaczyna, jeżeli nie widzi, załóżmy, progresu tam po 3-4 miesiącach w jakimś elemencie, no to on rezygnuje, on jest zniesmaczony. W sensie, wiesz, nie ma takiego jakby fanu z tego, co się robi. Nie ma fanu z aktywności, z fajnego spędzania, z jakąś przygodą, tylko właśnie takie podejście bardziej na zasadzie od razu na zawody. Albo wystartuję w zawodach za pół roku, albo ja to olewam i nie wiem, siadam gdzieś na ławce i siedzę. Więc przede wszystkim po prostu jakby ogarnięcie tematu, zrozumienie idei sportu, przemyślenie wszystkiego, po co chcę robić. I jakby no naprawdę bardzo mocne przemyślenie. No bo tak, dyscyplina ta jeszcze jest młoda. Owszem, zawody się odbywają. Jeżeli jesteś, o ile jesteś ambitną osobą i podchodzisz do zawodów, do wszystkiego, do rozwoju swojego dosyć mądrze, skupiasz się na detalach, a nie lecisz tak na chama, nastawiony tylko na progres, no to takie poszczególne tam... Inaczej, wtedy masz z tego fan, i wiesz, jak na przykład pojedziesz na zawody, no to tam się nie uszkodzisz.
No bo tak, do czego zmierzam? Wygrane na takich zawodach no nie są jeszcze duże. Jeżeli są duże, no to jest to jedna, dwie imprezy do roku w Polsce. Więc często nawet te ci fizjoterapeuci nie zawsze są z tych wygranych pokrywane. W sensie, no po prostu na to nie starcza, nie? Więc jest to sport amatorski. Kluby dopiero się tworzą, na to też trzeba brać poprawkę, że kluby sportowe dopiero się tworzą, infrastruktura dopiero się tworzy, więc tak naprawdę ten początek zweryfikuje, czy ktoś tu jest nastawiony na jakąś tam karierę sportową, czy jednak robi to dla przyjemności, nie? Bo jeżeli kariera sportowa, no to powiem ci tak, odradzałbym, no serio. Bo to się jeszcze się rozwija, a lata jednak lecą, nie? I zanim ta infrastruktura się stworzy porządna w tym sporcie, to jeszcze parę lat minie. A jeżeli ktoś chce być wybitnym sportowcem, to warto wybrać coś innego, gdzie infrastruktura już jest stworzona. No, ale no znowuż, wiesz, znowuż, ja mi się wydaje, że tak już mówię, jako też organizator i gość, który prowadzi szkołę i wiesz, nie jako osoba nowa, nie? Nie jako osoba młoda. Więc, no a później co? Później oczywiście pierwsze co, jak już zdecydowałeś się, że kurde, no ten street workout to jednak to, tak jak mówisz, flaga, nie? To chciałbym to robić. No to pierwsze co? Fizjoterapeuta. Najpierw udajemy się do fizjoterapeuty na badania ruchowe, tam manualne, to już tam fizjoterapeuta wszystko powie. Sprawdzić, co mamy spięte, co przeciążone, co odciążone, przeanalizować tryb życia, jaki prowadziliśmy. I dopiero później, jak już fizjoterapeuta powie, ok, słuchaj, teraz możesz zacząć treningi, ale znowuż trzeba znaleźć gościa, teraz będę nieskromny, ale takiego gościa jak ja, bo ja uważam, że ja swoich ludzi na głęboką wodę nie rzucam. Ja ich najpierw uczę czucia swojego ciała, pracy z swoim ciałem. I właśnie znalezienie gościa, który nie rzuci ci na zasadzie, dobra, robisz 100 pull-upów, 500 pompek, tak zwana ilościówka, tylko jednak wytłumaczy właśnie, pokaże, jak używać swojego ciała i już później stopniowo wprowadzać ćwiczenia docelowe, no ćwiczenia siłowe w sumie. Dzięki wielkie, Maksym, za tą rozmowę. Powiedz mi jeszcze, gdzie nasi słuchacze mogą cię znaleźć? No słuchaj, no ja działam, sporo działam na Facebooku, na swoim fanpage Maksym Riznyk, gdzie właściwie wrzucam bardzo, właściwie każda sesja treningowa lub jakieś tam przemyślenia związane z fizjoterapią czy rozciągiem nóg, tam na swój fanpage, każdy trening jest wrzucany. Na Instagramie również znik, no to bardziej takie jakieś lifestyle'owe fotki z jakichś wyjazdów, jakichś tam wakacji. Inaczej mówiąc, troszkę krótszy opis. No i też ten YouTube prowadzę, Riznyk Team. Zmieniliśmy właśnie nazwę na Riznyk Team ze względu na naszego synka. Też Karolina nagrywa. Sasza często się pojawia na filmikach, więc to jest Sasza Dybos, dokładnie. Więc nasz YouTube to jest taki archiwum też rodzinny, ale też sezon zimowy się zbliża, będą poradniki treningowe, co, jak wzmacniać, jakimi ćwiczeniami. Więc tak jak mówię, jeżeli jesteście zainteresowani jakby wiedzą, którą przekazuję, no to zapraszam na strony społecznościowe, które wymieniłem. Dziewczyny, oczywiście to jest właśnie ciekawa kwestia odnośnie dziewczyn. Nie bójcie się dziewczyny treningu siłowego. Tutaj wam, jak to się mówi, duże buły nie urosną. Myślę, że moja Karolina, która też dzieli się wiedzą na swoich stronach społecznościowych, Karla Riznyk, jest na to świetnym przykładem. Wygląda zgrabnie, wysportowanie. Bo często mówią dziewczyny, że a urosną mi wielkie mięśnie. Żeby wam urosły wielkie mięśnie, to naprawdę trzeba się właśnie bardzo postarać. I bardzo często wspomóc się środkami zakazanymi. Po prostu dziewczyny nie mają takich predyspozycji genetycznych do budowania dużych mięśni. Oczywiście chciałbym wszystkich zaprosić na Street Workout Poland. Jest to nasza ogólnopolska grupa na Facebook, gdzie jesteście w stanie śledzić wszystkie wydarzenia, które odbywają się u nas w Polsce, jak i również wrzucamy
wydarzenia za granicą, gdzie możecie pojechać. Jest to też takie miejsce, gdzie możecie znaleźć partnerów treningowych w swoim mieście. Wystarczy napisać: Siemka, jestem tam z Poznania, kto trenuje, gdzie trenuje. No i poznać naprawdę bardzo dobrą społeczność, tak zwane community, i naprawdę przeżyć bardzo fajną przygodę sportową, na spokojnie, progresując i zarażając też aktywnością innych. O, super, to w takim razie czekamy i obserwujemy, co się tam będzie działo na kanale na bieżąco. Dzięki raz jeszcze za rozmowę, do usłyszenia, cześć. Dzięki wielkie, Piotrek, i do usłyszenia.